testuje i komentuje. Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Also, hallo allerseits. Heute will ich dir präsentieren den neue Volkswagen Kadia, ale w wyjątkowej wersji jest to wersja Dark Label, o czym jeszcze za chwilę będzie więcej w trakcie tego testu. Volkswagen Kadia, samochód, który jest bardzo mocno polski, bo produkowany jest właśnie w Polsce. Samochód, który jest przedstawicielem segmentu kombiwanów, czyli delikatnie w tej chwili już umierającego segmentu na korzyść wszelkiej maści SUV-ów i crossoverów. Czy to słusznie? Niekoniecznie, bo ja jestem ogromnym fanem tego samochodu. W ogóle jestem ogromnym fanem wszystkich kombiwanów. Uwielbiam je za ich praktyczność. No bo sami zobaczcie, drzwi przesuwne boczne może nie są najpiękniejsze, ale są niesamowicie praktyczne. I wielki otwór załadunkowy waszych małych pociech. Jest to również samochód nowoczesny, jakby nie patrzeć, i może się podobać. To oczywiście kwestia gustu. Jeżeli chodzi o samego Volkswagena Kadii, dokładnie pod kątem stylistyki, danych technicznych, deski rozdzielczej, wnętrza i bagażnika, to wszystko Wam omówiłem w moim pierwszym teście Volkswagena Kadii, ale tamto było w słonecznej Chorwacji, a tutaj w jakże pięknej scenerii, czyli jest szaro-buro ponuro, czyli typowa polska zima, samochód w takiej bardziej ciemnej stylistyce i tonacji. Skupimy się na silniku i na tym właśnie, jak jeździ i w ogóle jak rodzinny jest ten samochód na co dzień dla ojca rodziny. Zapraszam na test Volkswagena Kadii. Bądź Kadii, jak to woli. Nazwa dowolna. Stylistyka. Zobaczmy jeszcze, co jest pod maską naszego rodzinnego wojownika. Pod maskę co może trafić? Macie dostępne w tej chwili dwa silniki. Silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 114 koni mechanicznych, bądź silnik diesla występujący w dwóch mocach, niewiele ponad 100 koni, bądź tak jak u nas, dwulitrowy diesel, 122 konie mechaniczne i napęd trafiający na przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgłowej DSG. Macie jeszcze w opcji ten sam silnik, ale połączony z napędem na 4 koła 4Motion. U nas jest chyba najbardziej ekonomicznie, jak się tylko da. Ale o tym będzie znowu jeszcze więcej podczas jazdy. No właśnie, co powinno być w kombiwanie? Diesel czy benzyna? Moim zdaniem, moim sercem, tylko diesel. Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Prezentowana wersja jest to wersja krótsza, ale macie także wersję dłuższą do wyboru dla każdego coś innego. Ten jest bardziej kompaktowy, taki jeszcze bardziej wszechstronny. Co wyróżnia wersję Dark Label? Na przykład naklejki na dole drzwi. Macie również emblemat, ten jakby nazwę naszej wersji, zaraz przed tylnym kołem, a także felgi. Felgi 17 cali, o ciekawszym wzorze, które po prostu dobrze wyglądają i tyle. Macie także profil opony 55, dzięki czemu komfort w mieście nie cierpi. Samochód jest raczej komfortowy. Są również relingi dachowe, a także ciemne szyby w tylnej części i coś, czego nie rozumiem. No bo zobaczcie, na bocniku zamontowany jest kierunkowskaz wprost ze starego Audi A3. Czemu nie ma kierunkowskazów w lusterkach? No pierdoła, ale jednak czepiajmy się również pierdół. Zobaczmy jeszcze, co wyróżnia tą wersję w tylnej części. A tu znajdziemy również naklejkę w dolnej części bagażnika Dark Label. Także tą wersję wyróżnia ciemna szyba, dosyć spora ciemna szyba, pionowe tylne lampy LED-owe, więc w tym samochodzie jest wszystko w LED-zie. Przednie lampy i również tylne lampy w technologii LED-owej. Mamy także kamerę cofania oraz elektryczne domykanie klapy bagażnika. To jest bardzo wygodne, nie trzeba trzaskać właśnie tą klapą. Wszystko polakierowane jest w kolorze nadwozia, czujniki parkowania i nie ma żadnych udawanych końcówek układu wydechowego. Schowane jest on pod spodem i tyle. Jak się Wam podoba tylna część rodzinnego wojownika? A teraz Was zapraszam już dokładnie na fotel kierowcy i przejedźmy się nowym Kadim, oczywiście z dieslem pod maską. Jazda testowa. Czas sprawdzić, jak jeździ Volkswagen Kadii. Samochód, który jest prawdziwym kombiwanem, czyli jedni kochają te samochody, a inni nie. Kwestia oczywiście Waszych preferencji. Teraz wszyscy wolą SUV-y, crossovery, bądź nawet kombi, a nie każdy chce w tej chwili mieć kombiwana. Kiedyś kombiwany kupowali mali przedsiębiorcy, bo na co dzień mieliście warzywniak, sklep obuwniczy, sklep z gazetami, nie wiem, tam kiosk ruchu i mieliście samochód typowo zaopatrzeniowy, a właśnie na weekend mieliście samochód typowo rodzinny, więc auto bardzo mocno uniwersalne. Jaki właśnie jest Volkswagen Kadii? No właśnie jest czystym, zdrowym rozsądkiem, jest samochodem bardzo uniwersalnym, nie bez przypadku. Trzy wakacje z rzędu jechałem właśnie do Chorwacji Volkswagenem Kadii, bo jest to auto, które pakujecie po dach
i nie ma problemu. To jest samochód, którym nie musimy mówić waszej kochanej żonie: kochanie, skończ już pakować. W wersji long, może nawet tej wersji krótkiej, wasza kochana żona pakuje wszystko, co potrzebuje. Wszystko, co w teorii oczywiście potrzebuje. Więc to auto ma praktycznie nieskończone możliwości załadunkowe. I co go odróżnia od generacji wcześniejszej, to chociażby jego charakter. Caddy wcześniejszy był takim samochodem dosyć mocno dostawczym i troszkę osobowym. A ten samochód jest autem już głównie osobowym. Przede wszystkim dzięki zawieszeniu. Tu już nie ma resorów. Jest z tyłu normalna belka, oczywiście zawieszenie, które jest już oparte na sprężynach i także na amortyzatorach. Z przodu kolumny MacPhersona, więc to wszystko daje wam taki jakby bardziej osobowy charakter tego samochodu. Jest on... co takie dźwięki wydajesz, wycieraszko dziwne. Więc samochód, który jest naprawdę taki już bardziej osobowy, również tak samo się prowadzi. On lubi zakręty, lubi normalną jazdę w trasie i to nie jest mu nic strasznego. A oprócz tego jest dosyć dobrze, jak na kombiwana, wyciszony. Nie ma w nim podwójnych szyb, natomiast jadąc nim tak normalnie przepisowo do 120 na SC, w samochodzie jest ok. Przy 140 słyszymy jednak ten już dosyć spory opór powietrza, który stawia nam przednia część tego samochodu. Idąc dalej pod kątem walorów w mieście tego samochodu, to oczywiście widoczność. Jest ona, uważam, wzorowa. Przy tym samochodzie chowają się SUVy. Co z tego, że w SUVie siedzimy wyżej? Tu też siedzimy wyżej. I siedzimy w tej wersji w genialnych fotelach. Fotele Ergo Comfort, czyli fotele tam jakoś współprojektowane przez niemieckich ortopedów, geriatrów, wszystkich tam jakichś urologów i tak dalej. Fotele te są po prostu wygodne. Koniec, kropka. Regulowane manualnie, ale mają także regulację podparcia odcinka waszych ud, regulację lędźwi, trzymają was świetnie po prostu na co dzień w tym fotelu. W zakrętach mają delikatne trzymanie boczne, ale to nie jest ich główna funkcja. Ich główną funkcją właśnie jest zapewnienie komfortu przez wiele godzin w trasie. Ale wracając teraz do widoczności w tym samochodzie. No właśnie, siedzimy trochę wyżej, macie również tą możliwość regulacji wysokości fotela, ale powierzchnia przeszklona w tym samochodzie jest ogromna. Wielka, ogrzewana przednia szyba, spore powierzchnie boczne, gigantyczne lusterka. W naszej wersji również Side Assist, więc macie asystenta oczywiście zmiany pasa ruchu. Macie asystenta, jeżeli byście otworzyli drzwi, jak ktoś by jechał, więc ten ruch poprzeczny jest również w tym samochodzie monitorowany. No, ogólnie wersja Dark Label jest dosyć mocno już jakby w standardzie wyposażona. Dokładnie co jest w naszej wersji, będzie jak zawsze wyszczególnione u mnie pod filmem, włącznie z ceną tego egzemplarza. Tanio to już było i ten samochód nie jest tani. Natomiast porównując go z samochodami podobnych gabarytów, podobnie wyposażonymi, no ta cena jest jak najbardziej raczej rynkowa. Tam już wychodzi ponad 200 tysięcy złotych za Volkswagena Caddy. No po prostu takie w tej chwili są ceny ogólnie samochodów nowych na europejskim rynku. Idąc dalej, pod kątem znowu tych walorów miejskich tego samochodu. Bardzo duża łatwość w parkowaniu. Macie asystenta parkowania, który wam... gdzie to było? Tutaj jest parking menu. I teraz samochód sobie po prostu szuka miejsca parkingowego, wam zaparkuje elegancko w miejsca równoległe bądź prostopadłe. Jest to. Czy tego używałem? Nie, bo znowu jego pudełkowaty kształt, idealnie ścięty tył, ścięte boki pozwalają wam właśnie na komfortowe parkowanie. Znowu kolejnym bardzo fajnym aspektem dla waszych pociech w szczególności jest to, że są po bokach drzwi przesuwne. I to się wydaje być takim znowu dostawczak. No właśnie nie. Na ciasnym parkingu wychodzi sobie elegancko kierowca i z tyłu możecie bardzo komfortowo zapakować i wypakować właśnie waszą pociechę dzięki temu ogromnemu otworowi załadunkowemu właśnie waszych pociech. A sama tylna kanapa jest w pełni wartościową kanapą trzyosobową. I to mówię z całą odpowiedzialnością, podróżowałem w tym samochodzie w 5 osób i każdemu było naprawdę wygodnie. Jechałem do Chorwacji, więc parę godzin w tym samochodzie spędziliśmy. Nie dokładnie w tym, tylko w tym złotym egzemplarzu przed ponad półtorej rokiem, ale wierzcie mi, że w piątkę w tym samochodzie jechaliśmy i każdy miał wystarczającą ilość miejsca, jaką potrzebował. Jedynie w wersji długiej jest troszkę więcej miejsca z tyłu na kolana, bo w tej wersji tak właśnie do 1,85 m jest ok, ale już dla zapiętego Visofixa, małego Briana, czasami kopie was po fotelu kierowcy, więc tutaj ta przestrzeń na nogi mogła być trochę większa. No znowu, samochód jest raczej autem kompaktowym. Idąc dalej, całe morze asystentów w tym samochodzie, więc sobie włączamy w tej chwili tempomat aktywny, otrzymywanie prędkości,
dajmy sobie na spokojnie 70 i włączony jest Lane Assist. Nie ma niestety w Volkswagenie Caddy Travel Assist, który Wam by utrzymywał dokładnie samochód między liniami. Natomiast sam Lane Assist działa dosyć dobrze. Samochód Wam koryguje ten tor jazdy, ale odbija Was między liniami. Nie ma właśnie tej funkcji, aby Was środkował na pasie ruchu. Natomiast działa, jak długo reakcji nie podejmujemy, samochód Was tam dobudza, alarmuje, ale wciąż utrzymuje auto na swoim pasie ruchu. Przednie reflektory, bardzo fajne lampy LED-owe, ale nie macie w żadnej opcji w Volkswagenie Caddy jeszcze technologii Matrix LED. Są po prostu LEDy, które świecą dobrze, a tylne lampy zwyczajnie ładnie wyglądają. W wersji bazowej Volkswagena Caddy są tam takie lampy z takimi bezczelnymi żarówkami i nie jestem ich fanem, ale te lampy LED-owe, te właśnie pionowe, wyglądają nowocześnie i właśnie jakbym miał sobie kupić prywatnie Volkswagena Caddy, a było to już blisko, to właśnie wybrałbym lampy koniecznie LED-owe, bo po prostu ładnie wyglądają i tyle. Dalej w tym samochodzie pod kątem tych walorów codziennych. Kierowca jednym guzikiem blokuje sobie tylne drzwi. Nie blokuje tylnych szyb, bo ich nie ma. No nie ma w tym samochodzie właśnie uchylnych tylnych szyb, co może być dla pewnie wielu z Was jakąś tam wadą, ale macie właśnie możliwość tej zdalnej blokady z poziomu kierowcy tylnych drzwi, aby Wasze pociechy Wam nie pouciekały podczas jazdy. A z kolei pod kątem komfortu termicznego na tylnej kanapie w podokietniku zamontowane są dwa nawiewy, które właśnie Wam nadmuchują powietrze bardziej efektywnie niż tylko te nawiewy na stopy i chłodzą tą tylną przestrzeń dla Waszych pociech. Macie także z tyłu dwa gniazdka USB typu C i stoliki, które są chwiejne, ale są. No właśnie, wyłączanie start-stopu, musimy się wklikać w ekran i z poziomu ekranu możemy sobie włączyć bądź wyłączyć system start-stop. Same multimedia. To jest w tej chwili taka trochę bolączka w ogóle grupy Volkswagena, że multimedia się wieszają. Tutaj są te większe multimedia z fabryczną nawigacją i właśnie z takim tym gładzikiem pod spodem, który ma niepodświetlane miejsca sterowania temperaturą i również głośnością, ale same multimedia mają delikatnie matowy ekran, co jest w szczególności fajne w słoneczne dni, i działają płynnie. Nic mi się w tym samochodzie nie zawiesiło. Macie obsługę Apple CarPlay. O! Zwiecha? A nie. Po prostu nie ma trzeciego ekranu. Więc widzicie, nic się nie wiesza. Mamy tu również Apple CarPlay po kablu i bezprzewodowo, a także Android Auto. I wszystko działa. Macie również zegary wirtualne w naszej wersji, które mają także podgląd na mapę i wszystkie możliwości wyświetlania spalania, asystentów, informacji z nawigacji, a także informacji z multimediów. I w tym samochodzie największym punktem będzie moim zdaniem spalanie, no bo jednostka dwulitrowa diesla ma moc 122 koni mechanicznych. Troszkę może za mało, jednak 150 w tym samochodzie byłaby, uważam, wystarczająca, bo w szczególności ten taki jakby dolny zakres momentu obrotowego jest kapitalny. Samochód bardzo się fajnie odpycha, jest bardzo elastyczny, to w mieście czy w trasie daje Wam taką sporą dozę pewności, że kogoś wyprzedzicie. Natomiast w tych wyższych partiach obrotów on ewidentnie słabnie. I to właśnie jest kwestia tej trochę niższej mocy, na przykład niż 150 koni, gdzie ten silnik takie moce spokojnie ma, przecież nieraz w niektórych modelach Volkswagena ten dwulitrowy diesel ma przeróżne moce, tam aż pod 200 koni. Więc to oczywiście kwestia konfiguracji softu w tym samochodzie. Samo DSG jakie jest? Jest szybką skrzynią. Owszem, samochód spełnia wszystkie normy WLTP i tak dalej, Euro 6D i jeszcze nowsze, więc skrzynia biegu jest bardzo eko. Jest eko, no bo ta skrzynia biegu momentami... Oj, coś to pióro chyba już ma dosyć. Nie będę tego włączał. Więc skrzynia biegu w nastawieniach drive ma takie momenty, że jest trochę ospała, ale w nastawieniach sportowych macie również łopatki o zmianę biegów. Jest rewelacyjnie. Naprawdę jestem ogromnym fanem tego, jak działa silnik dwulitrowy diesla. Ta elastyczność jest kapitalna właśnie na co dzień. Natomiast macie również silnik 1.5 TSI, który jest bardziej ukłonem w stosunku do osób, które lubią benzyny. No i tyle. Jeżeli chodzi o spalanie, bo w tym samochodzie spalanie, w szczególności w trasie, będzie bardzo mocnym punktem tego programu. Jeździłem tym samochodem albo sam, albo w trójkę. Nie jeździłem nim w piątkę. Spalanie takie długodystansowe podawane mam właśnie w moim teście z Volkswagena Caddy w podróży do Chorwacji. I tam było takie typowo spalanie na autostradzie. Tutaj spalanie z 7 dni spędzonych z tym samochodem to równe 7 litrów, a jeździłem głównie po mieście. Po mieście spalanie maksymalne dochodzimy do 8 litrów, a zupełne spalanie średnie z miasta to 7 litrów.
Czyli uważam, że dosyć dobry wynik jak na niemały samochód. Jeżeli chodzi o spalanie teraz na krajówce, tak w tej chwili, do 90 na spokojnie, w normalnym, płynnym ruchu, 4,5. I to właśnie jest ten urok silnika diesla. Tyle mi realnie spalał Volkswagen Caddy i wówczas macie zasięg na baku. Bak ma pojemność z tego, co tankowałem, w okolicach 55 litrów, 800 bez problemu przejeżdżamy właśnie na jednym tankowaniu. Więc spalanie w trasie 4,5 do 5 litrów na krajówce, bo na autostradzie do 120 spala w okolicach 6,5 litra. Przy 140 7,5. Tyle realnie pali Volkswagen Caddy właśnie z tym dwulitrowym silnikiem diesla. Dla osób bardziej aktywnych macie również wersję Panamericana, również była u mnie na kanale i tam był napęd na 4 koła 4Motion, więc znowu dla każdego coś innego. Tu jest bardzo, uważam, komfortowo, nowocześnie, ale jednak ekonomicznie. Często w tego typu samochodach czepiamy się materiałów użytych do wykończenia tego wnętrza. Wiecie co? Nie powiem. To są twarde plastiki. Nawet tutaj jest twardy plastik, tu jest twardy plastik, tu i na konsoli centralnej również jest twardy plastik. W tej kwocie zgadzam się, już powinno być trochę więcej miękkich, takich bardziej przyjemnych materiałów, ale jednak jest to samochód o takim trochę dostawczym rodowodzie. Ale wiecie co? Ten plastik ma bardzo przyjemną fakturę. Jak go macamy sobie, nawet jakby ktoś z Was miał taką potrzebę macania, to ten plastik jest taki zwyczajnie niedenerwujący w samej swojej fakturze. I na nierównościach, co bardzo ważne, nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, a najechany ma ten egzemplarz już 14 tysięcy km. Więc coś tam już zdążył jakby popracować sobie tym nadwoziem. Więc pod kątem wykończenia nie mam uwag. Sami zobaczcie, męczę tutaj te zegary wirtualne i nic nie trzeszczy. Więc jakby nie mam uwag, jeżeli chodzi o w ogóle te plastiki. Są twarde, to jest bez dyskusji. Również tutaj boczki kierowcy na górze, tak, są twarde. Jest dopiero miękko w miejscu podłokietnika. Kieszonka na butelkę jest bardzo obszerna, ale także jest wykończona twardym plastikiem. Z elementów praktycznych codziennych, co mi się bardzo podoba, to cała masa schowków. Tam jest schowek z miastkiem 12V. Schowek, schowki, półka, cup holdery, kolejny schowek, podłokietnik regulowany w dwóch płaszczyznach. Również w tych wersjach bez panoramy macie jeszcze schowek zamontowany nad głowami kierowcy i pasażera. A u nas jest ogromna panorama, która jest sporym plusem tego samochodu, bo jest wielka aż do praktycznie tylnej części samochodu, natomiast nie macie możliwości, aby sobie ją przysłonić. I to pamiętam, punktowałem w Chorwacji, że samochód jest bardzo fajnie doświetlony, jeżeli chodzi o tą powierzchnię przeszkolną tego samochodu, natomiast właśnie w bardzo mocnym upale tam jest bardzo wysoki filtr UV, ale mimo to nie ma tego jak przysłonić, co czasami potrafi Was irytować. No i jeszcze kolejne nawiązanie do widoczności. W samochodzie jest ona rewelacyjna. Są zamontowane lusterka na słupku A, czy przy słupku A, a są takie jeszcze małe trójkąciki tam z przodu. Więc nawet dojeżdżając do przejścia dla pieszych, nawet się nie musimy za bardzo wychylać, bo macie fajną widoczność właśnie po skosie przy tych słupkach A. I również widoczność do tyłu. Słupek C jest w miarę mały i macie jeszcze szybki tam przy tej przestrzeni bagażowej. Więc tutaj w tym samochodzie, no znowu, to kwestia bardzo mocno gustu, bo wiele z Was powie, że nie, to wciąż samochód dostawczy. Nie polemizuję. Ja akurat sercem jestem cały czas z kombinowanami. I gdyby nie jakby moja tam gdzieś ta hobby praca, to prywatnie kupiłbym właśnie coś tego typu. Albo Riftera, albo właśnie Caddy'ego. Tylko że z dieslem, z żadnym elektrykiem, z żadną benzyną, tylko właśnie z dieslem, po to, by ten samochód mógł być samochodem uniwersalnym. W trasę, na wakacje, na weekendy, na narty, na rowery i również na co dzień macie skrajnie praktyczny i w miarę ładny, przyznajcie, samochód. To jest moje trzecie już spotkanie z Volkswagen... Sorry, wróć czwarte, bo był Volkswagen Caddy złoty, był również srebrny w wersji cargo, był także Panamericana, a teraz czas na Dark Label, czyli kolejną jakby tą inną wersję wyposażeniową Volkswagena Caddy. Ma wady? Oczywiście, że ma. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Na początek, w szczególności w trasie bądź na autostradzie, brakuje mi w tym samochodzie tempomatu z funkcją Travel Assist. Jest Lane Assist, który działa dobrze, ale jednak ten Travel Assist po prostu byłby jeszcze bardziej bezpieczny, w szczególności na autostradzie. No i wykończenie tego samochodu. Jest wszystko spasowane bardzo solidnie, ale jednak jest w nim sporo twardych plastików,
które dla części klientów mogą być wadą właśnie przy wyborze tego typu samochodu. A także nie macie w opcji przedniego, a czy w ogóle przedniego, po prostu head-up display, który znowu byłby kolejnym punktem przekonującym niektórych klientów, którzy kochają SUV-y, do na przykład tego typu samochodu. Byłoby to po prostu jeszcze bardziej komfortowe w trasie. Bez wątpienia, ekonomia i elastyczność silnika diesla. Brakuje mi tam ze 30 koni, w szczególności czasami przy tym wyższym zakresie obrotów, ale jednak jego dynamika, ta zrywność z dolnego zakresu obrotów, a także elastyczność jest bardzo mocnym punktem tego programu. Przekładnia zmiany biegów jest szybka, pod warunkiem, że pomożemy jej upadkami albo że ją przełączymy na nastawienia sportowe. Wówczas DSG działa znakomicie. Przestronna kabina. Macie dwie wersje kabiny, dłuższą i krótszą, ale każda z kabin tego Volkswagena Caddy jest po prostu bardzo przestronna. Znakomita widoczność w mieście, a także dosyć spora ilość asystentów, tych właśnie do miasta, jak asystent wyjazdu z miejsca parkingowego, asystent ruchu poprzecznego, asystenci ci boczni, no, przedni radar, tempomaty, no, w samochodzie jest tego sporo i to Wam bardzo mocno uprzyjemni tą podróż codzienną w przeróżnych warunkach. A także wygodne fotele, te Ergo Comfort, no i jeszcze stabilne multimedia. To trzeba podkreślić, że multimedia są nowoczesne, ale są stabilne, co w nowych czasach jest warte podkreślenia. I ostatnie, w szczególności ważne dla ojca rodziny, to możliwość zdalnej blokady tylnych drzwi, aby Wasze właśnie pociechy nie próbowały uciec z Waszego rodzinnego narzędzia. To jest moje spotkanie z Volkswagenem Caddy. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód, który będzie autem głównie rodzinnym? No bo w tej chwili zobaczcie, Ford miał na przykład swojego S-Maxa. Genialny samochód. Był u mnie na teście Ford Focus S-Max, to nie był Focus, to był Ford S-Max po prostu. Więc w Fordzie S-Maxie, tam pamiętam, był silnik hybrydowy, który był idealnym połączeniem właśnie w wielkim rodzinnym vanie. Ale już go nie ma. W tej chwili co? Ford ma swojego Tourneo Connecta, ale to jest wiadomo, że to jest Caddy. Więc tych kombi vanów, takich samochodów typowo vanowych, nawet nowy Espace jest już SUV-em. No bo w tej chwili wszyscy poczuli, że klienci chcą mieć samochody właśnie typu SUV. Trochę podniesione, trochę ładniejsze, trochę zwyczajnie droższe w zakupie, ale tego typu rodzinne, zdroworozsądkowe narzędzia już się nie stało aż tak bardzo popularne. Ale macie wciąż Toyota, Peugeota, Opla, czyli trojaczków. Macie właśnie Volkswagena i Forda. No i chyba to by było na tyle. No. Co właśnie byście kupili? Chcąc kupić samochód dla rodziny 2 plus 2, bądź 2 plus 3, bądź 2 plus nawet 4, bo ten właśnie dłuższy Volkswagen Caddy spokojnie pomieści 7 komfortowo osób. Podzielmy się opiniami, a klasycznie, jak się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie na moim kanale. Pozdrawiam!